Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotyczka. No i dzisiaj wchodzimy do Jaskini Bólu. W ostatnim odcinku wykonaliśmy dwie misje, żeby pomóc Gomezowi zyskać przebaczenie. Czyli poprosiliśmy wszystkich bogów o przebaczenie, Beliara, Inosa i Adanosa, z czego Inos i Adanos, jeżeli chodzi o swoje wymogi, nie mieli żadnych, a Beliar miał je bardzo duże, ale do tego już odsyłam do poprzedniego odcinka. I mało tego, co jeszcze robiliśmy, no wskazaliśmy przebaczenie tych stałych górników, a także mieliśmy gigantyczną bitwę wieżek Sardasa z mniej więcej 70 przeciwnikami. Tak, w starej wieżek Sardasa było około 70 oponentów. W ogóle co jest, jesteś słabo z tymi oponentami? Co, szkielety i zombie? Ja nawet nie muszę mojego miecza wyjmować tego na nieumarłych. Po co mi on w tym momencie? Po co mi miecz na nieumarłych, skoro... idzie we diabła. Takich słabych nieumarłych. Co, w takiej lokacji są masz tak sobie nieumarli? Serio? Wiesz, ta lokacja jest dostępna od trzeciego rozdziału, a tu byle ścierwo jest tak naprawdę, jakby nie wziął. Szkielety i zombie. A raczej no szkielety, gdyby tu byli ci w pancerzach, no to tak, tak, to by było mocne. To by było strasznie mocne. Ale takie jak te. Tutaj zapewne zgaduję, że jeżeli skoczę, efekt będzie dość oczywisty, tak? Dobra. Efekt był bardzo oczywisty. Jakby nie spojrzeć. Tak właśnie myślałem, że się skończy w ten sposób, że po prostu to jest nieskończona przepaść. Jej! Więcej nieskończonych przepaści w tej grze. Hurra. Jakiś oponent? Och, kostek. Co tu robią zwykłe kostki? Nawet głupich lokacji w Korinis broniły te pomniejsze, a tutaj są zwykłe, no litości. Zwykłe kostki są takie najgorsze ze wszystkich kostków, są naprawdę beznadziejne. 70 expa dają, a w sumie... jeżeli chodzi o siłę, są... nawet powinni dawać mniej, moim zdaniem. W przeciwieństwie do niektórych innych oponentów. Na przykład zombie są już silniejsze, no i jednak dają więcej. Ale i tak podjął na strzała, nawet bez mojego miecza na nieumarłych. Jakiś porządniejszy szkielet? O, już szkielet wojownik, czyli właśnie pomniejszy, tak zwany wcześniej. Chyba wręcz poprawił właśnie w patchu 1.2, jak dobrze kojarzę. Bo się czepiłem, ja to powinien wziąć to pod uwagę, że... on się powinien zdać wojownikami, a nie pomniejszymi. Tam widzę kolejny zombie! Cześć, panie zombie! Ja widzę, panie zombie? Ciemny grzyb. Jej, ciemne grzyby. No są w sumie przydatne, mana się zawsze przydaje. Właśnie nam się przyda z uwagi na to, że chciał tej mikstury orkowej użyć potem dalej w grze. Ja nam troszeczkę many zabierze. O, więcej zombie, hurra! O, aż skietów, to już tak się boję, że no, żebym się nie popłakał ze strachu. W sumie mordowanie tych szkietów i zombie jest strasznie nieopłacalne dla kogoś, to nie jest nekromantą. Znaczy no, exp, oczywiście exp przede wszystkim, prawda? Ale chodzi mi o aspekt finansowy. To jest tylko i wyłącznie opłacalne dla kogoś, kto jest tym, kto jest nekromantą, bo to może też te ciała i te całe kostki sprzedawać za solidną sumę Sardasowi. Chyba że expa się to dostaje, co już w ogóle jest fajne. Szkiet, wojownik pada na dwa strzały z tego widzenia. Bardzo mi się to podoba. Zmoczą z góry, bo ciężej. Może to dlatego, że mam troszeczkę więcej siły niż miałem. Pełnia zdrowia. Pamiętajcie, że ja do tej pory jeszcze nie mam eliksirów siły, czyli jeszcze mam 60 siły więcej mogę mieć. Mogę mieć 302 siły już w tym momencie. 301 siły, przepraszam bardzo. Tylko to 303, jeszcze punkty nauki mogę przecież na nią wydać. Ale chyba nauczenie się języka demonów lęga to jednak pierwszeństwo. Kreol nie będzie czekał wiecznie na swoją śmierć. Tak, po Kreola tak grę się przejdziemy i odbierzemy mu wszystko. Zabijemy tego podłego i nakarmimy jego szczątkami i zębacze. One wszystko zjedzą Nettiego pożrą, mimo jego zapewne niezbyt dobrego smaku, chociaż nie smakowałem nigdy ludzi, więc nie wiem. Trzeba byłoby się spytać zębacze, one wszystko jedzą. Wiesz, nie, no, w sumie jak wszystko jedzą, to pewnie ma podobny smak. Albo po prostu są aż tak chęty na jedzenie. Chociaż są dość chude te zębacze, więc no nie wiem. Może mają dobry metabolizm. Widzę, rzeczka tu nawet jest jakaś. O, demoniczny już jest, kurczę. Czyli demoniczny teraz z tym mieczem pada jak, tak samo jak padał wcześniej z mieczem na nieumarłych. Spoko. Spoko, spoko. Czyli nie muszę tutaj wyglądać mieczem na nieumarłych, bo to nie ma sensu. No chyba, że też z tym mieczem na nieumarłych też był teraz więcej build. Diabeł w sumie wie. Ekstra wytrzymałości. Zapiszemy sobie grę. Mięska muszę wreszcie przepalić, tylko cały czas o tym zapominam. Już zauważyliście, że to już o tym od 10 odcinków chyba mówię, że o, muszę te mięska przepalić, muszę je przepalić, a potem nie zapomniałem jednak.
Bo ciągle jestem przy jakiejś tej patelni, patelni jak zwał, tak zwał i ciągle, a zapomniałem. Ciemny grzyb. A nie, tu mnie sokpacza. Chyba widzisz, wodospad jest, bo słyszę po odgłosie. Jestem ciekaw, z czym tutaj ładnie będziemy się musieli zmierzyć. Ej, kamero, kamero, dziękuję bardzo. Póki ja postawiam jednak uwolnić z tego więzienia. Tam też chyba wcześniej jakiegoś szybu nie zjedziliśmy, ale tym się już zajmiemy wychodząc. To miejsce wygląda też spektakularnie. Tu jest jeszcze jeden kostek, ale nie się zajmiemy za chwilę. Cześć panie kostku. Pana problem, że pan dość za późno zaatakował. Lokacja szczerze nie wygląda źle, chociaż są tylko takie głupie, głupie porobione kryształy. Taka mata jest fajna z wyglądu. Nie tylko się pisk ładnie zrobiona, ale no, wygląd jest ładna, tego nie możemy zaprzeczyć chyba. Tego chyba nikt nie zaprzeczy. Ale jak na silnik, krytyka wygląda spektakularnie, mimo brzydkich tekstur. Zagadnijcie, którymi to już w ogóle byłaby w porządku. Nasza z ładniejszą wodą, bo ta woda... No... Zresztą widzicie. Od dna jeszcze jest spoko, ale od wierzchu już tak niekoniecznie. O, tu są ryby, wow. Co tu ryby robią? Kostek mi nie widział przez jakiś czas. Cześć panie kostku. Do widzenia panie kostku. Do widzenia panie kostku, wesoły gościu. A przynajmniej mamy darmowego expa, bo nie umarli ci na ten niższy poziom, widzę, jest darmowy exp. Padają na strzała, expa mi już składają swoje. O, i tu jest chyba główny zły. Nekromanta zombie. Co, kolejny nekromanta Nergala? Ej, zostaw mnie. Zostaw mnie, draniu. To był krytyk, bo ja mam 100% na krytyka. Wow, i ten krytyk mówi, ja nie zrobię, jakby nie spojrzeć. Chyba trzeba będzie się zaopatrzeć w pewien inny miecz, tak mi się wydaje. Bezimienny. Czas na małą zamiankę mieczy. Dokładnie pan srebrny nord marski. Panie nekromanto! Widzę, że pan troszkę się zapadł pod wodę, tak? O, widzę, że ja także. Panie nekromanto! Jak ty widzę, ten miecz troszkę lepiej na niego działa. Wow, jest z niego krew leje. Ja pierdzielę. Bezi, zbierz to nasze. I jak widzimy, misja zakończona, bo to był boss. Nie, no nic dziwnego, bo na poziomie tego Nergala mniej więcej, bo my staliśmy się silniejsi, yeah! Gdzie były nekromantami, a nie ważne, nie wiem, się stworzenia, to są... Okej, pozbyliśmy się wszystkiego, chyba Koristo będzie zadowolony i wreszcie misję tej z Gomezem będziemy mieli ukończoną! Z takich tych misji bardziej normalnie spostrzegam tylko i wyłącznie masakra na Etlu. Zmasakrujemy Etlu. Złoty obłudnik. Co to jest złoty obłudnik? Ja pierdzielę, co to jest w ogóle za nazwa? No, do Uliziela raczej nic nie podskoczy. A co to jest złoty, to jakaś broń? Te, ale impotężna broń, 150 obrażeń. Ho, ho! Żebym cię o tych obrażeń nie zabił normalnie. Normalnie 150 damage'a. Czujecie ten damage? Pomyślcie sobie, 150! To nie tak, że Uliziel bije 200 plus 100 jeszcze od magii. O, gram znowu w wózie założony. Albo to nie tak, że nord marski bije więcej w nieumarł. Bo to nie tak, że smocza zgoła bije 230. Król magii nic nie bije za to. I to jest to, co przez... Ulicja jest odrobinkę lepsza smocza zgoły przez to. Ale minimalnie w sumie, powiem szczerze. A czy zaraz dopomniałem, ten niektórych jest gorszy, powiem, ale niektórych jest lepszy. Zrzut odporności na ogień i magię. Bo nie wiem, czy on bije od ogniem, czy magią w sumie. To jest taka zagwozdka dla mnie. Bo efekt jest od ognia i faktycznie podpala, ale czy to jest tak, że on bije 200 plus 100 od ognia, czy nie? Wow. Myślałem, że to jakiś potwór, ale to jest ten dwolna kolumna. Czy to jest tak, że on bije 200 plus 100 obrażeń od tego, plus 100 obrażeń od magii, czy on bije 200 plus te 100 obrażeń od ognia, to jest niby ten, to jest niby ten damage podpalający? Diabeł wie. Nie wiem, pamięć jak to działa. Są takie przedmioty może poukrywane? Nie, raczej nie. Ale same miejsce jak mówię, wygląda sympatycznie. Nie jest źle wykonana ta jaskinia. Dość mi się podoba. Liczę, że... Znaczy ja to nawet tu już byłem, jak mam być szczery z wami, bo testowałem tą całą karmę Beliara, ale tylko tam małotki zjedzę zabiję tylko kilku paladynów, więc nie ma co się przejmować. Nie zaspoilerowałem sobie zbyt wiele. Byłem tam, żeby sprawdzić właśnie ten fakt, czy karma u Beliara w ogóle coś mi pomoże w tej sprawie, czy nie. Co to w ogóle jest za dziwne miejsce? A? Co z tym miejscem chodzi? No dziwne. Dziwne. Jak powiedziałem sobie tym całym Etlu, byłem tylko dlatego, że chciałem sprawdzić czy ten, czy... Czy to jest skrzynka, właśnie tego pamiętam tutaj było długie to miejsce.
Czy ja będę wyższym karmę u Beya, to może nie będzie on żądał tych sztuk złota i tych statystyk, jednakowoż i tak żądał, więc wnoszę z tą karmą. Oczywiście potem się wróciłem do wcześniejszego zapisu, etc., etc., ponieważ jak pokazywałem chyba już nawet, to z Ed tu nie da się wydostać tym samym teleportem, tylko potrzeba jakimś innym, a nie gdzie ten inny teleport znaleźć. Czy jakąś runę trzeba znaleźć, czy coś, naprawdę nie wiem. I domyślam się, że zapewne to jest taka blokada, że ktoś jest nieprzygotowany, to że tam zdechł i tyle, żeby pomyślał o tym, że się jednak lepiej przygotować na wyprawę na Etlu. I widzę, że ten zamek jest dość problematyczny przy otwarciu. No szkucze, Bolek. Nie podobasz mi się, panie zamku, wiesz pan? Dobra, jeszcze ostatnia próba, jak nie to poza wizją go otworzę. Dobra, poza wizją. Zobaczcie, co jest w tej skrzyni! Ja... Wiecie co, walić to, że jestem otruty, bierzemy to. Widzieliście, co jest w tej skrzyni? Dwa smocze korzenie! Kurczaki pieczone! To jest plus 6 do siły! What the fuck? Nie no, jak nic się, że ta Rixiri nauczy, bo mam 66 do siły w smoczych korzeniach. 66 punktów siły mogę uzyskać. O kurczę, nie wiem, czy ja w pewnym schodziłem na ląd. A, ale dobra, skoczyłem jednak, całe szczęście. Ej, tu coś jest jednak, patrzcie. Już tu mogę przepłynąć, czy to jest po prostu taka zwykła dziura? To jest jakaś zwykła dziura. Spodziewam się, że jakieś płynie się do jakiegoś pomieszczenia ukrytego, czy coś w ten deseń, ale to jest tylko i wyłącznie zwykła dziura. Nie, co tak jest z tą dziurą. Wychodzimy stąd. Da się wyjść na tym brzegu, czy muszę wyjść na tamtym, a tamtym tylko można. Ma takie utrudnienie. Jakby ktoś padł do jeziora, to musi już wziąć na sobie większą ilość oponentów. Ale 66 do siły, no kurczę, będę musiał też pokombinować z tymi smoczymi korzeniami. No bo jednak mieć siły 241 a 307, to będzie troszeczkę różnica. 307 siły, brzmi sensownie. Widząc to, jak mój damage się zwiększył, odkąd miałem 107, a teraz jak mam 240 siły, no to kolejne 60 punktów też pewnie zdecydowanie mnie wzmocni. Na pewno będę zdecydowanie mocniejszy. Będę o niebo mocniejszy, ziom. Mięso kopacza, ziom. Dobra. Te punkty na Walking Set raczej nie sposób się wyszkolić maksimum siły, ponieważ na logikę wymagałoby to... Jak same dobicie tego, jak same dobicie do 120 siły już wymagałoby jakieś tam 300 punktów, no to dobicie jeszcze pozostałych 380 za 5? A, to bardzo malutko, bardzo malutko, nie? Spoko, spoko. Tylko 1700 punktów nauki. 1700 punktów nauki. I to mówimy o samej 720-500. 1500 punktów nauki. I tak jak myślałem, to jeszcze w jedną odnogę nie skręciliśmy wcześniej. Oczywiście to zrobimy, ponieważ skoro jest odnoga poboczna, to jest możliwość, że kryje jakieś skarby, a skoro tam były smocze korzenie, to i tutaj też może coś sensownego się znajdować. Już nawet jakąś broń widzę, co nie, to jest ten kill-off, jest kill-off. No co mi kill-off? Mam mi chyba ze 100. I to nie jest żart. To są kill-offy. No powinien być na końcu tej szaroburym. 90 kilo mam, no właśnie. I pomyślcie, że jeszcze parę zombie kopaczów chodzi po tym świecie jednak. Czyli mogę mieć na tych jeszcze ich zdecydowanie więcej. No ale ten tunel troszkę był kiepski. Nic z nim w sumie nie znaleźliśmy wartościowego. Zobaczymy, jak będzie z tym tunelem tutaj. Czy może jakiś tutaj będzie podboss, może jakaś broń. O, tu po jakieś ciała leżą, może być coś ciekawego. Do widzenia. Nie użyłem tego miecza na nią umarłych, bo nie widzenia. To nie ciała, tylko to grzyby były. Ale jest dupa. Ciemny grzyb. No i trzeba ma coś bardziej wartościowego, jeżeli ciemny grzyb. Myślałem, że takie krzywane to są ciała, a są grzyby. Troszkę nie widzę się w tym moim malutkim monitorze. To nie jest monitor, to jest taki przeoświetny tablet, bardziej bym powiedział. Patrzę na dzisiejsze standardy. Przeklęty miecz, przeklęty miecz. A także szkielet. Najbardziej czego myślałem w tym monitorze to brak standardu 16:9, przez to troszeczkę filmy są strasznie ten... strasznie... jakby to ująć... No poprzeciągnięte to źle brzmi, ale... Nie są takie szerokie jakbyś powinny, o tak. Jak ma nie być troszeczkę szerszy. Zresztą w sumie Gothic nie obsługuje tego standardu 16:9 bez jakiegoś tam moda.
Więc sądzę, że to i tak wyglądałoby jakoś tak średniawo, ale zawsze byłoby lepiej, jak mi się wydaje. Bo czym większy kąt widzenia, przecież tym lepiej. Przynajmniej dobra rozdziałka jest, co się liczy, bo jednak no, ta rozdziałka, na której aktualnie gram, jest całkiem porządna. To jest praktycznie Full HD. Przecież na lepsze niż Full HD, ale na tym monitorze to nie jest zbyt mądry pomysł. Po prostu mało co widziałem, musiałem z tego zrezygnować po jakimś czasie. Nie skomentuję tego. Nie skomentuję. Miałem już dziwniejsze bugi w tej grze. Nie skomentuję tego. Raczej tak nie powinny wyglądać ściany bieżek Stardasa. Ale ja mam powiedzieć serio, to jeszcze są małe bugi. Jak ja wywazłem do Corinis, to zobaczyłem taką fajną rzecz, że wszystkie ściany, wszystkie budynki w Corinis były zrobione z tekstury autostrad. Czyli z autostrad. Z tekstury dróg. Mówię, autostrady sobie wymyśliłem w Gothiku. To ja jestem dopiero pro. Dobra. Come back to zamek, motherfuckers. Autostrady w Gothiku. No w sumie zapewne i tak będą szybciej niż w Polsce. Wiesz, nie mamy jak już te autostrady, no dobra, mamy, ale no. No wiecie, o co chodzi. Krypta została oczyszczona. 100 expa. Wiem już o tym. Gomez zostanie nasze zgrzeszenie, a jego dusza będzie mogła zaznać wieczystego spokoju. Motherfuckers magia. Gomez został nasze przebaczenie. Jego dusza jest wolna. Idź do niego i powiedz mu o tym. Czas na nas, świat żywych to nie nasze miejsce. Żegnaj śmiertelniku, niech i nas będzie z tobą. Okej. Okay. Pa, pa! I sobie poleśni. Bajcik. Zapewne jak to znowu przyjemy, to już znikną. O, tutaj w ogóle ciekawostka. Ciekawostka. Zapewne, że jak wczytam grę, patrzę się na te tekstury, to po prostu gra nie wykraszuje i tyle. Yeah. To się zmieni oczywiście, jak tylko grę setuję, ale no, takie bugi są dość śmieszne. Po co ja do Garonda idę? Ja myślę do Gomeza, nie do Garonda. Gomezie, idę do ciebie! Gomezie, bracie! Dobra. Panie Palady, nie słuchaj pan, niestety zamykam panu przed nosem. Nie wejdzie pan tutaj. Hej, czego tam szukałeś? Niczego tu nie szukam. Ja tylko drzwi otwieram, o co panu chodzi. Duch Gomeza. Jesteś wolny. Tylko wybaczono twojej duszy. Wreszcie, czuję to, moje cierpienia dobiegły końca. Te przeklęte miejsce już mnie nie trzyma, naprawdę jestem wolny. Tutaj ich czarny statuetek z marmuru, obiecałeś, że pomożesz mnie znaleźć. Wcale nie musisz ich szukać, są w skrzyni za mną. Oto klucz do tej skrzyni, proszę, weź go. A teraz muszę iść. Żegnaj. Żegnaj, magnacie. No, miałeś iść, pa pa. Hej, ty. Pa pa. Ja tu by się wiem, pa. Nie? Nie idziesz, nie? No to se stój, proszę. Jak chcesz, se stój, ja cię uwolniłem, by już se pić pizu. Rób na to chce ta. No i oczywiście tylko otworzyłem tą skrzynię i już trucizna. Ajajaj. Ale tutaj są całe te posążki, nawet nie tylko posążki, bo i wiele innych fantów, tak widzicie, jest. O, ja się nie wykraszowała mimo wszystko, co jest ciekawe. Tylko się zbugowały tekstury, ja się nie wykraszowała. Nie zapisałem tam gry u góry? Prawda? A zapisałem, czemu? Czemu wczytałem starszy zapis? Co ja jestem, kurwa, jakiś ślepy, czy jak? Sklera za nie boli. Było ma źle. Aha. I marmurowe posążki Innosa. Dobra. Dzięki Gomez za współpracę, chociaż więcej tu było mojej pracy, a nie czyli naszej współpracy, ale mniejsza. Ktoś coś zgubił? Gdzieś ma się kartografa Brahima. Proroczy Sen, Gerita, dotrzeć się do Kendaru, tu to Diega. Już je mam. O, szczęście dla myśliwego, też już to zrobiłem. Samotność i bezradność, tego i nie zrobiłem. Dobra, to wracamy do Corinis. Nasze miejsce już tutaj nie jest w tym miejscu. Siwerek mistrz budowy zdania, zawsze ma dużo do dodania. 5 do Górniczej Doliny. Jej! 5 Big Maców do Górniczej Doliny, proszę. Dobra, idziemy do GD. Czy idziemy do GD, idziemy do Corinis, Boże. I Bilgota też faktycznie nie ma, Bilgot zniknął. Może uciekł, gdy z orkami walczyłem. Jest taka opcja. Nie jest nawet prawdopodobna, bo on orków się by bał. Orki raczej do... czy orkowie raczej do miłych stworzeń nie należą. Dobra. Time to teleport to the... do gdzie? Do Xardasa? Po co do Xardasa? Mamy już możliwość pójścia do do Etlu, ponieważ karma się już tam nie przyda, ale...
No nie wiem, na razie chodźmy jednak oddać te figurki. No, Etlu się jeszcze pomyśli. Zresztą się możemy wstrzymać w sumie, nie widzę najmniejszego problemu. Tym wiem w tym odcinku, że klucz ukradę o tej wieży i tak też właśnie jest. Mam klucz tej wieży tutaj. Nie, nie o tej wieży, to mam do innej. Do której to będzie klucz? Chyba tamtych dwóch. Ukradłem tego całą Pablo, czy jak on tam się nazywał, już nie pamiętam. Któremuś z tych typów. Nie zasłużyłem sobie. Nie pamiętam, do której wieży to był klucz. A, do tej. Tylko rzeczywiście niestety reakcja będzie taka właśnie, jak tu wejdziemy. Więc zanim to obrabujemy wszystko, to trzeba będzie jednakowoż troszeczkę się podszkolić w odpowiednich kwestiach. No i tak, idziemy do Lutero w takim razie. Idziemy do Lutero przekazać mu, że mamy dla niego pomoc. Jej. Czyli pomoc, a dla niego towar. Ile wiem, co zapłacić? Wiesz, jak się musiałem to zastarać, człowieku? Masz towar. Przysłałem ci normalskie statuetki, jak prosiłeś. Wszystkie trzy pokaż. Nieprawdopodobne, udało ci się. Tak, udało mi się to zrobić. Bardzo mi pomogłeś. Proszę, weźmy mnie ten nieduży prezent. Myślę, że ci się spodoba. Co to za eliksir? Napisz się, co zobaczysz. Mogę się zapewnić, że od niego nie umrzesz. A w dodatku jeszcze 1000 sztuk złota. Myślę, że nie odmówisz. Nie odmówię. Masz dla mnie jakąś pracę? Roboty jest jak zawsze pełne, ale teraz trochę mnie niepokoi inna sprawa. Niedawno wysłałem jednego ze swoich posłańców, chłopaka imieniem Bennett, do gospody Martwa Harpia. Miał odebrać tam partię czarnej Berendi, którą przygotował dla mnie Orlan, gospodarz tej tawerny. A co z tym nie tak? Problem polega na tym, że do tej pory nie otrzymałem od niego żadnej wiadomości. Nie dalej nie wiem, gdzie on jest i gdzie jest moja Brandy. Już zaczynam się niepokoić, czy coś złego się nie stało z Benhelem, a nie Bennettem. Mogę się na coś przydać? Oczywiście, że możesz. Koniecznie trzeba jak najszybciej udać odszukać Bennetta i dowiedzieć się, co się zdarzyło. Naturalnie dostarczyć mi tą czarną brandy w ilości 5 butelek, nie później niż do jutrzejszego południa. Aha, czyli cała misja emitowana przez czas, a więc tam zaraz się udamy. A, Masher Destpolny, ale w sumie nie jestem nim chwilowo zainteresowany, potem może będę. A już mogę się dowiedzieć, że należy do gildii kupców? Pomogłem ci już w tylu hardkorowych sprawach, a ty mi dalej nie ufasz. O, moja karma u Beliara! Boże, moja karma u Beliara! Beliar zaczyna mnie nienawidzić. Co ja ci złego zrobiłem, Beliarze? Wyjdź te wszystkich padlów na Etlu, nie przejmuj się. Czemu to musi dawać karmę niosłową do Beliara? Zabijanie poszukiwaczy, których trzeba zabijać. Głupota totalna. Diego, w sumie mam twoje złoto przy okazji, skoro tu już jestem. Znalazłem twoje złoto! Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Pokaż! Świetnie! Gerbrand może się zacząć pakować. Słyszę o tym po raz. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Okej. Się robi Diego. Widzimy tutaj Diego faktycznie ma jakiś plan, coś chyba ma jakieś haki na Gerbranda, czy diabeł wie co. W sumie możemy ten list przeczytać, żeby nie było. Czy pozdrowienia. Hey. Nie ma żadnego listu. Nie możemy jednak list przeczytać. Diego przysyła pozdrowienia. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten. A, jednak był jakiś list. Co za jaja? Zapomniałem o tym liście. To niemożliwe. Nie! Już po mnie! Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście! Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Mówisz? Coś nowe. O co chodzi? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość. Zostaw mnie! Rozumiem. Ale chciałbym zobaczyć, o co tu w ogóle biegało z tym listem. Czy mam tutaj zapis przed chwili? Pewnie mam. Mam. I ten list chciałbym przeczytam, bo myślałem, że listu tu nie ma, skoro pozdrowienia miałem mu tylko i wyłącznie przekazać, ale jakiś list jednak był w tej rozmowie dany. Najwidoczniej przegapiłem ten kawałek rozmowy. Jakiś eliksir tu mamy. Wow! Żadna wielka sprawa. To jest to! Myślałem, że Lutero coś gorszego nam dał. Oh yeah! Das ist das! Dzięki Lutero. Dobra. Dobra. Ja miałem zrobić ten przypomnij. A ten list zobaczyć. Ten liścik zobaczyć, gdzie on jest. A wiadomość o Sylwestra, przepustka. Stary list pisany niepewną ręką. Wiadomość? Tylko ta wiadomość niby jest. Bariera podobno upadła. To jest Gilberta. Malisz Gilberta.
Jestem ciekaw, czy w ogóle gdzieś tu właśnie jest. List Diega do Gerbranda, właśnie. Gerbrand, popełniłeś błąd, zabijając mnie. Wróciłem do miasta i niedługo się spotkamy. A wtedy posiekali ci na plasterki. Znasz mnie, wystarczająco długo wiedzieć, że nie żartuję. Nie przypuszczałeś pewnie, że mogę jeszcze wrócić za bariery. To błąd. Wróciłem, by odzyskać co moje. Jeśli życie ci miłe, uciekaj czym prędzej z miasta, ja zajmę twój interes. W ten sposób będziemy kwita. Diego. No, Diego. Najwidoczniej Gerbrand w jakiś sposób wrobił Diego, ale pewnie się tym zaraz wiemy, o co chodzi. Jednakowoż najpierw tutaj łykniemy sobie ten eliksir potęgi, czego on się nazywa, o plus 3 do siły zręczności many. To mamy pewnie trochę więcej. Patrząc na, że o, spotkają się. Diego, pokrój go, patrz, idzie, zobacz. Krój. Nie pokroisz. Bo są strażnicy, tak, tutaj go się nie ruszysz. Patrzcie. Co to było? Przepychanki. Diego się poprzepychał z tym. I co ja miałem tu teraz zrobić? Miałem przynieść mu czarną brandy. Okej. I tutaj to do południa, więc mamy troszkę mało czasu. Z Hagenem chyba nie mamy co gadać. Tutaj też z okolicy z Diego nie ma co gadać w tym momencie. Pogadam sobie jeszcze z Diego, mi się wydaje. Cześć, Diego. Hej, ty. Dostarczyłem twój list. Świetnie! Jak zareagował Gerbrand? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Racja to racja. A co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Korinis. Już ja się o to postaram. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Spora sumka. Chociaż względem tego, co musiałem dać Beliarowi, naprawdę było... W sumie to jest nic, jest 1/10 tego. No ale dobra. Póki co z niego nie będziemy gadać. W ogóle jestem teraz wysłannikiem Inosa istnym. 3-7 karmy u Inosa. Na szczęście to się wkrótce zmieni, ale wow, no musiałem tych poszukiwaczy tam wyrżnąć wszystkich, no po prostu musiałem. Za dużo tego tam było. Ale przynajmniej będzie miał sposób, żeby potem sobie odnowić karmę Ojnosa, gdy będę jej potrzebował w razie czego. Mateo. Wątpię, że się na coś nowego, bo sobie niedawno handlowałem. No właśnie, nic nie masz. A więc walić tych wszystkich kupców tutaj. Co jeszcze tu możemy zrobić w mieście? Ktoś tutaj zgubił Porgesen. Nie wiem, gdzie jest ta cała lista Hanny. Do Ekendaru się udamy na pewno prędzej czy później, bo tą całą misję z Gritą wykonać. Ale kurczaki pieczone, nie wiem gdzie jest ten cały... Gdzie jest ten cały dokument właśnie należący do Hanny. No cóż, w takim razie teraz zakończę odcinek i postaram się na następny odcinek już wiedzieć gdzie on jest. A więc, na razie i cześć!